Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj dwa piwa z nowego browaru kontraktowego, który poprosił o degustację we współpracy, a mianowicie z browaru Piwna Stacja. Piwna Stacja to jest browar kontraktowy z Poznania, a właściwie z dzielnicy Poznań Podolany. Początek to sklep, który handluje piwem też kraftowym, czyli Galeria Piwa Podolany. No i postanowili właściciele w którymś momencie, że kurczę, dlaczego nie otworzyć browaru. Ważą w browarze Niechanowo, czyli w Wielkopolsce. Piwowarem jest piwowar domowy Paweł Trajkowski. No i to jest ich drugie i trzecie piwo. Pierwsze to był Pils Etylinka, natomiast tutaj mamy American IPA Bandanka i Double IPA Bamberka. Powiem szczerze, jak najbardziej rozumiem koncepcję, czy propsuję koncepcję nazywania piw kobiecymi jakimiś takimi postaciami, czy no w zasadzie mamy tutaj taką, prawda, pin-up girl, jedną i drugą. Co prawda one wyglądają prawie że identycznie, tylko mają trochę inne włosy i coś innego na głowie. Ta ma bandanę, a ta ma właśnie, ta ma na głowie kwiaty. I ja sobie pomyślałem, kurde, no ale jak bamberka? No bamberka przecież to by mogło być piwo wędzone z bambergu. Ale w Poznaniu bamber to jest chłop, rolnik, czyli bamberka to będzie zapewne taka, nie chcę powiedzieć wieśniaczka, ale no powiedzmy, że córka rolnika, takiego farmera poznańskiego, który tam ten podziemną pomarańczę hoduje, nie hoduje, tylko uprawia na wielką skalę. Także to jednak ma sens, nie? Ona dlatego ma te kwiaty, bo ona jest taką, prawda, dziołchą. Nie, dziołcha to z tego, to ze Śląska. Nie, tam to frela. Jak jest dziewczyna po poznańsku? Może i dziołcha. Więc spróbujmy tych dwóch piw. Etykiety, jak powiedziałem, już przy etykiecie bez browaru Fuzja, Pin-up Girls zawsze na propsie, ale widać, że są tak starannie wykonane. To znaczy tak, jest projekt zrobiony do każdego piwa osobno. Etylinka była z dużym fiatem. W sumie bardzo fajna koncepcja. Tutaj mamy bandankę, a tu mamy bamberkę. No i co tu mamy? Morska, taka mini morska opowieść. Aromatyczne piwo w stylu American IPA o niebagatelnej goryczce idealnie odzwierciedla charakter amerykańskich odmian chmielu. Słody. Jęczmienne, Pale Ale, Karapils, Karmelowy, Chmiele, Simco, Mozaik, Citra, Centennial, Warrior, Woda, a woda to powinna być na początku, Drożdże, US 05. Około 90 IBU, numer warki, i tutaj mamy warka 01, data do 24.02. Piwo górnej fermentacji, niefiltrowane, chmielone na zimno, uważone na podstawie receptury Pawła Trajkowskiego. A tu z kolei mamy napisane piwo górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane, o cytrusowo-żywicznym aromacie, wydobytym z wyjątkowo dużej ilości chmielu dodanego na zimno, Paweł Trajkowski, piwowar. Wyborne piwo w stylu Double IPA o zdecydowanie chmielowym charakterze i zniewalającej goryczce z wyraźnie cytrusową nutą. Słody jęczmienne, pale ale, karmelowy i pszeniczny oraz cukier. Jak najbardziej, to znaczy ja generalnie kiedyś byłem mocno sceptyczny co do cukru, ale rzeczywiście tak się robi. Rzeczywiście tak się robi imperialne IPy, double IPy, tak się robi, żeby one były wytrawniejsze. Chmiele Centennial, Warrior, Simcoe Cascade, drożdże US 05 i tu uwaga, uwaga, chmiel około, znaczy goryczka około 100 IBU. Około 100 IBU. Brzmi srogo, zobaczymy. Zaczynamy oczywiście od piwa lżejszego, czyli od bandanki. Kapsel Golas, ale czerwony. I patrzcie, to generalnie fajnie gra. Tutaj mamy niebieski i też fajnie ten. Także mała rzecz, a cieszy. No, aromat chmielowy uniósł się mocny. Owoce tropikalne, ale troszkę też cytrusów. Słodki taki... Zapewne też nieco biszkoptowy od słodu.
Dość wysokie nasycenie, barwa no taka bursztynowa. Piana bardzo drobno pęcherzykowa, taka rzeczywiście jak śmietana. Pierwszy łyk dosyć słodkie, aczkolwiek już w pierwszym łyku czuję z tyłu na języku, że coś tam mnie już zaczyna atakować. Tu ma być 90 IBU, no to... jakiś ptak poleciał. Trzeba powiedzieć, że ta goryczka jest dobrze skontrowana taką słodowością, taką herbatnikową słodowością. Nie jest to za bardzo karmelowe, na szczęście. Bardziej słodowe, takie biszkoptowe, ale goryczka już ora mi całe podniebienie, całą ten jest dla purystów, czyli dla tych, którzy, prawda, nie może być zalegająca. Jest zalegająca, ale ja to lubię. W zalewie New England IPA, które nie mają goryczki, jak najbardziej, takiej old school. Ale mówię, nie jest zanadto wytrawne, nie jest wodniste, nie jest takie... A goryczka fajna, grejpfrutowa, przyjemna, taka nie jakaś ziołowa, taka z Magnum, tylko właśnie z amerykańskich odmian. Także bardzo spoko. Spróbujmy Bamberki. Tu, jak powiedziałem, kapsel niebieski. Pasuje? Pasuje. Tu aromat słabszy, mimo że piwo jest młodsze, bo to jest data do 24 lutego, a tu jest data do 5 maja. To jest świeżo z produkcji, z rozlewu. Słabszy aromat. Barwa w zasadzie o ton ciemniejsza niż w tej bandance. Piana również nie aż tak obfita, ale również dość obfita, drobno pęcherzykowa, taka śmietanowa, gęsta. Całkiem spoko. Chmiel tutaj delikatnie, w porównaniu do tej bandanki jest mniej chmielu. W ogóle mniej intensywny aromat. No, tutaj od razu wyczuwamy, że jest wyższy ekstrakt. Jest słodsze, póki co. Ale znowu, po pierwszym łyku już czujemy grejpfrut z tyłu języka. A nawet już taki grejpfrut z nagryzioną pestką. Ale mówię, wszystko jest skontrowane słodyczą, taką biszkoptową, herbatnikową, bez takiego ohydnego, męczącego karmelu. Natomiast to na pewno nie są, znaczy pod względem chmielenia to są West Coasty, ale nie są to piwa aż tak wytrawne jak West Coast IPA. One są mocno nachmielone, z wyraźną, długą, pozostającą goryczką. Mówię, ci, którzy nie przepadają za goryczką, powiedzą, że to jest wada, to jest zalegająca goryczka. Ja powiem, że w IPA, czy w Double IPA, oczywiście ktoś może mieć wizję, że chcemy mieć goryczkę jak uciętą nożem, że ona znika zaraz po przełknięciu. Tylko że to niestety kij ma dwa końce, to znaczy, żeby coś takiego zrobić, to nie uzyska się nigdy ekstremalnej goryczki. Bardzo trudno jest uzyskać ekstremalną goryczkę, która będzie jak ucięta nożem. A mówię, mi to pasuje. Ja jestem... Bo do goryczki mnie wychowano. Nie, bo ja się wychowałem na krafcie, na takim rzeczywiście mocno goryczkowym, czego Shark najlepszym przykładem. I dla mnie to jest spoko. Tym bardziej mnie cieszy to, że przecież ten browar nie jest nastawiony stricte na birgików. To jest
piwo, które ma się sprzedawać przede wszystkim w tym sklepie na Podolanach. Ale oczywiście piwa są dostępne też w całej Polsce i butelka i chyba keg. Ale zakładam, że nie ma się sprzedawać tylko wśród beer geeków, tylko ma się sprzedawać też w miarę szeroko. Ale to jest też sposób na wyróżnienie się. Zróbmy takie piwo, żeby rzeczywiście takiego przeciętnego konsumenta, cywila po prostu zwaliło z nóg. Żeby on po prostu nie wiedział, o co chodzi. Żeby po prostu był w szoku. No i tak tutaj jest. No, goryczka jest mocniejsza. Jest mocniejsza niż w bandance. Wchodzą te, potem po przełknięciu wchodzą te owoce. Mówię, skontrowane słodyczą. Piwa na dzisiejsze czasy może nie są niczym innowacyjnym. To wszystko już było parę lat temu, ale jeżeli jest to wychodzenie na jakby peryferia do nowych klientów, którzy jeszcze w ogóle nie znają craftu, jestem na tak. Jestem na tak, uważam, że to jest słuszna koncepcja. Oby tak dalej, no. To jest sposób, żeby poszerzać tą naszą piwną rewolucję, a nie kisić się wszyscy w tym własnym sosie. Także oby tak dalej. Wszystkiego dobrego piwnej stacji życzę. Może kiedyś własnego browaru. Na tę chwilę jest to browar kontraktowy, ważący w Niechanowie. Wasze zdrowie.